Moim i Państwa gościem jest starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie starosto, będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o tych inwestycjach, o budżecie na ten rok, rok 2022, ale zanim do tego przejdziemy, ja proszę o takie krótkie podsumowanie tego zeszłego roku, roku 2021, pod względem inwestycji może na początek. Pani redaktor, powiedziała pani krótkie podsumowanie, więc najkrócej jak się da. Cieszyńska, Tuwima, Kolczaka, Stalmacha, mówię tutaj o drogach. Kawał dobrej roboty zrobione, kilka dróg wyremontowane, a myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że drogi dla gospodarki to jest to samo, co krwioobieg dla organizmu. Dodatkowo kilka termomodernizacji, inne remonty, w sumie na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych. A mówiąc ewentualnie o tym, co będzie w przyszłości, to również nie wdając się w szczegóły, na ten rok, na 2022, kwota na podobne cele prawie dwukrotnie większa. Panie starosto, jak pandemia wpłynęła na pracę starostwa w tym zeszłym roku? Trzeba by było popatrzeć na okresy czasu. Były okresy, kiedy prawie wcale nie wpłynęła. Były takie, kiedy wręcz trzeba było przyblokowywać niektóre wydziały i to w zależności od, głównie od chorób, od nieobecności pracowników. Chcę z całą stanowczością podkreślić jedno. Ani przez chwilę starostwo nie było zamknięte. Cały czas pracowaliśmy oczywiście w reżimie sanitarnym, oczywiście na dole była ochrona, która kierowała mieszkańców do odpowiednich komórek, ale cały czas starostwo było otwarte. Natomiast zdarzały się takie sytuacje, że prawie cały wydział przebywał na kwarantannie czy na chorobowym. No wtedy niestety okresowo trzeba było wyłączać funkcjonowanie takiego wydziału i przechodzić na pracę zdalną. Jeżeli już jesteśmy w tym temacie pandemii, jak wygląda na chwilę obecną sytuacja? Bo znowu ten wzrost zachorowań, no jesteśmy na etapie tej kolejnej fali. Jeżeli chodzi o ilość, no to wiemy, bo jest to podawane w skali kraju 40 czy 40 kilka tysięcy. Jeżeli chodzi o liczby, o wielkości bezwzględne, no to wszyscy wiemy, bo jest to publikowane kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Natomiast jeżeli chodzi o pracę urzędu czy urzędów, no to mamy rozporządzenie, które mówi o pracy zdalnej do końca lutego, więc tutaj będziemy się z panem sekretarzem, który jednak jest szefem urzędu, przyglądać, jak się rozwija sytuacja. I być może okresowo tą pracę zdalną będziemy wprowadzać. No, chciałbym jednak, żeby w miarę możliwości te komórki były dostępne, były czynne. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W takim razie, panie starosto, przejdźmy już do tego budżetu. To najważniejszy temat naszej dzisiejszej rozmowy. Budżet przyjęty jednogłośnie na ostatniej sesji. No i właśnie, jaki to budżet? Bo pan trochę studził tutaj optymizm wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana Janusza Króla. Jeżeli chodzi o ten budżet, pan powiedział, że nie jest źle, ale... No właśnie, panie starosto, ale... Pani redaktor, powiedziała pani ale. Musiałbym się cofnąć w tym momencie do ubiegłego roku, bo wtedy zrobiliśmy dość mocne ograniczenia budżetowe. Gdyby popatrzeć kwotowo na tegoroczny budżet, to wynosi on około ćwierć miliarda, 250 milionów, to jest dużo jak na powiaty, z czego, tak jak powiedziałem, na inwestycje będzie około 40 milionów. Myślę, że nie ma sensu tutaj podawać końcówek zaokrągleń. Natomiast w zeszłym roku zrobiliśmy dość duże cięcia, również wtedy dyskutowałem z panem wiceprzewodniczącym na temat oszczędności i pamiętam naszą rozmowę, kiedy mówiłem, że szykując się do kryzysu trzeba zbierać gotówkę. Tak więc przycięliśmy wtedy wszystkie możliwe wydatki, spłaciliśmy zobowiązania i to spowodowało, że w ten rok wchodzimy praktycznie bez kredytu. Więc tak jak powiedziałem, no, budżet nie jest zły, ale nie wiemy, co sytuacja przyniesie, nie wiemy, jakie będą dochody, nie wiemy, co Nowy Ład pokaże, jak wpłynie na dochody samorządów, więc jest tyle niewiadomych, że to ale było jak najbardziej uzasadnione. Myślę, że ten budżet nie będzie zły, że spokojnie ten rok przeżyjemy. Główne źródła dochodów budżetu?
No oczywiście jak zwykle subwencja, podatek od osób fizycznych, w bardzo małym stopniu podatek od osób prawnych, dotacje, pieniądze pozyskane z zewnętrznych źródeł na remont na przykład dróg czy na inne inwestycje. Przypomnę tutaj, że po kilku latach udało się w zeszłym roku pozyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację kilku budynków. To kolejne kilka milionów, które możemy wydać i poprawić sytuację naszych obiektów. Te najważniejsze inwestycje drogowe, na co w tym roku warto zwrócić uwagę? Takim, myślę, punktem szczególnym, widocznym, drogim, to będzie remont mostu w Drogomyślu. Na to przeznaczamy kwotę około 10 milionów, może i więcej. No to będzie takie zdarzenie, inwestycja, jak mówię, punktowa, która będzie bardzo widoczna. No pozostałe również będziemy remontować w miarę posiadanych środków. To w takim razie oświata, pomoc społeczna. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to tak jak powiedziałem wcześniej, dostaliśmy pieniądze z Narodowego Funduszu. Także na pewno będzie to obiekt w Drogomyślu, zameczek, dwór, jak zwał, tak zwał, gdzie znajdowały się warsztaty terapii zajęciowej. Będzie to odnowione, wyremontowane, myślę, że na miarę XXI wieku, w którym od 20 ponad lat jesteśmy. Do tego dojdą inne obiekty pomocy społecznej. I również myślimy tutaj, czy w dalszym ciągu kontynuujemy szkołę w Ustroniu, salę gimnastyczną w Cieszynie. Także to są te remonty, które będą wykonywane. Zmieńmy w takim razie temat. Komunikacja autobusowa i brak dofinansowania. Tutaj to około 12 milionów złotych. Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja? No cóż, po ostatniej sesji Rady Powiatu zupełnie nieźle. Wie Pani, ja raczej jestem z tych optymistów, wręcz urodzonych optymistów, więc ja nie dopuszczam myśli, że coś może się nie udać czy źle udać. Także nasze działania przez te ostatnie parę tygodni były dość intensywne i tak jak powiedziałem, na ostatniej sesji z jednej strony radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie tej komunikacji, a z drugiej strony rozmawiałem zarówno z panem wojewodą, jak i z panem ministrem i mamy bardzo duże szanse na pozyskanie tych środków, także byłbym dość spokojny na ten rok. Od października działa w Cieszynie biuro paszportowe, ale od kilku tygodni jest ten punkt nieczynny. Dlaczego i jak długo to jeszcze potrwa? Nie wiem, pani redaktor, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, jako że punkt paszportowy nie jest nasz, powiatowy, mimo że my udostępniamy lokal, to pracownicy i systemy są pana wojewody z Urzędu Wojewódzkiego. Tam by raczej trzeba było zapytać. Myślę, że z jakichś względów losowych, bo nie miałem żadnych informacji, żeby mieli to zlikwidować. Także myślę, że to jeszcze pewnie jakiś czas potrwa i potem wszystko wróci do normy. Panie starosto, jeżeli już jesteśmy tutaj przy temacie biura paszportowego, proszę powiedzieć, jak się sprawdza. No pewnie docierają do pana jakieś informacje zwrotne. Oczywiście, że docierają. To docierają na, tak powiem ogólnie, na poziomie kilkanaście do nawet kilkadziesiąt osób, czyli wniosków dziennie. Jeżeli to pani przemnoży przez ilość dni, które już upłynęły od otwarcia, to sama pani sobie odpowie na pytanie, jak się sprawdza i ile osób nie musiało jechać do Katowic czy do Bielska. No bo mają na miejscu. No mają na miejscu. W dobrym punkcie. No i teraz jeszcze przejdźmy do takiej kolejnej, myślę, dobrej informacji. Przed nami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan prywatnie znowu zasili tutaj szeregi wolontariuszy. Będzie pan zbierał pieniądze do puszki woźpowej. Dlaczego się pan po raz kolejny zdecydował? Ja rozumiem, że już finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie bez pana nie może być. Przede wszystkim dlatego, że robią kawał dobrej roboty. Gdyby pani popatrzyła chociaż na nasz cieszyński szpital, to niech pani zwróci uwagę na ilość serduszek, czyli pośrednio na ilość sprzętu, który tam jest. W tym roku jest to pod hasłem przejrzyj na oczy, więc myślę, że mamy szansę na zasilenie naszej okulistyki, gdzie również robionych jest sporo zabiegów. Może nie są to zabiegi bezpośrednio ratujące życie, ale proszę sobie wyobrazić nagle, że pani się zacznie pogarszać wzrok. Jak pani sobie wtedy wyobraża dalszą karierę, dalszą pracę zawodową? Tak więc to są tragedie dla wielu ludzi, a jednak dzięki tym sprzętom wielu mieszkańców, wielu pacjentów uzyskało pomoc, także nie wyobrażam sobie, żeby można tego nie było wesprzeć. Tak jak pani powiedziała, robię to w czasie prywatnym, a że przy okazji jestem najstarszym wolontariuszem, to już w ogóle taka swoista ciekawostka, no ale ktoś musi być najstarszy. Ale panie starosto, starostwo też się zaangażowało w licytację. Czy może nam pan coś zdradzić? Jeden z moich poprzedników starostów, czyli pan starosta Andrzej Georg, pierwszy starosta w ogóle w historii tego powiatu, za czasów swojego urzędowania
kupił taki złoty samochód. Myślę tutaj oczywiście o kolorze, a nie o metalu, z którego był wykonany. I ten złoty samochód, że tak powiem, dożył swoich lat w starostwie. Mamy w tej chwili inne samochody do jazdy. A właśnie ten jako swoistą pamiątkę, jako wspomnienie chcemy wystawić na licytację. U nas już swojej roli nie spełnia, bo tak jak powiedziałem, mamy inne środki transportu, a myślę, że ktoś czy ze względów sentymentalnych, czy historycznych, czy nawet motoryzacyjnych zechce ten samochód za odpowiednią cenę wylicytować. Czyli na pewno samochód z bogatą historią, to na pewno. Niewątpliwie z bogatym przebiegiem, woził na pewno znamienitych gości. No, na tamte czasy był to na pewno dobry samochód wysokiej klasy. Teraz technika się już trochę zmieniła, wyposażenie samochodów również. No ale tak jak pani powiedziała, jest to kawał historii tego starostwa i tego powiatu. Czyli jeżeli nasi widzowie zainteresowali się złotą Hondą, no to powinni śledzić finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i licytację. I do tego wszystkich gorąco zachęcam. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był starosta cieszyński Mieczysław Szczurek.